Za blisko pół miliona złotych powstanie długo wyczekiwane rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Łąkowej. Lada moment wykonawca robót przejmie plac budowy. Na zrealizowanie przebudowy tego skrzyżowania będzie miał zaledwie 60 dni, które liczone są od daty podpisania umowy. To newralgiczne dla ruchu samochodowego miejsce. Wyjazd z ulicy Łąkowej na ulicę Wojska Polskiego to dla kierowców prawdziwa droga przez mękę z powodu ograniczonej widoczności i dużego ruchu. Nowe rondo w ocenie specjalistów powinno rozwiązać problem. Prócz tej inwestycji na terenie miasta trwa kilka innych. W pierwszej dekadzie grudnia powinien zostać ukończony pierwszy etap przebudowy ulicy Raczkowskiej. Ten realizowany na odcinku od granicy administracyjnej miasta do przejazdu kolejowego. Przekazanie placu budowy drugiego etapu, czyli odcinka drogi wiodącej od torów w kierunku centrum miasta, zaplanowano na drugą dekadę września. Roboty w tej części powinny zostać ukończone w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Trwa również budowa traktu łączącego ulicę Północną i Wylotową. Zakończenie robót wartych 4 400 000 zł zaplanowane jest na połowę października. Ale nie tylko drogi znajdują się na liście inwestycji. Jeszcze w tym roku ruszy gruntowny remont pokoszarowej ogromnej kamienicy przy Sejneńskiej 22. Powstaną w niej 42 mieszkania liczące od 1 do 3 pokoi. Te największe będą liczyły po 70-72 metry kwadratowe. Z kamienicy znikną stare kaflowe piece. W ich miejsce pojawi się instalacja zasilana miejskim ciepłem oraz sieciową ciepłą wodą. Wymienione zostaną okna i drzwi, częściowo stropy. Budynek zyska nowy dach oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Remont zabytkowej kamienicy będzie kosztowny. Zamknąć się powinien w kwocie bliskiej 6 milionom złotych. Ale warto zauważyć, że znaczną część pokryje bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto z własnej kasy dołoży do tej inwestycji niespełna 1 200 000 złotych.